Cześć, witajcie. Dzisiaj odcinek jesienny, a tak na dobrą sprawę przygotowujący do wiosny, ponieważ to właśnie na wiosnę zobaczymy rezultaty naszej pracy. Nastał ten czas, kiedy idąc po przysłowiowe mleko do sklepu, po prostu zewsząd zalewają nas cebulki kwiatowe. I każdy, kto jest ogrodnikiem, doskonale wie, jaka to jest pokusa i trudno po prostu nie wyjść ze sklepu z jakąś torebką szafirków, czy krokusów, czy tulipanów. Dzisiaj zrobimy sobie lasagne z cebulek w donicach, czyli odcinek nie tylko dla ogrodników, ale również dla wszystkich tych, którzy chcą, aby ich wejście do domu wyglądało pięknie na wiosnę, również dla tych, którzy mają balkony i tarasy, ponieważ taka lasagne wspaniale będzie Wam zdobić każde pomieszczenie, każdy balkon i taras wczesną wiosną, czyli wtedy, kiedy właśnie tych kwiatów i tej wiosny potrzebujemy najbardziej. Zapraszam Was na ten odcinek. Rośliny cebulowe najlepiej wysadzać właśnie od połowy września do mniej więcej końcówki października, ale nawet i w listopadzie czasem i na początku grudnia ze spokojem takie cebule można wysadzać i naprawdę nic im nie będzie, ponieważ klimat jest zdecydowanie łagodniejszy w tej chwili i ja sadziłam ostatnie cebule w zeszłym roku na początku grudnia i one ze spokojem wystartowały i wspaniale kwitły. O tej porze roku mamy największą dostępność jakby materiału do sadzenia. Naprawdę w sklepach zalewa nas cała fala odmian tulipanów, krokusów, żonkili, szafirków, wszystkich tych roślin, które na wiosnę w okresie Wielkanocy zaczynają startować, no i zdobią nasze ogrody, zdobią nasze ganki, zdobią nasze balkony i tarasy. Powiem Wam szczerze, że w tym roku ceny cebul kwiatowych naprawdę mnie zaskoczyły. W większych takich marketach budowlanych naprawdę ceny poszybowały w górę. Za malutką torebkę krokusików cena była mniej więcej 15,90, także to moim zdaniem jest bardzo drogo. I jeśli potrzebujemy tych krokusów, bo z reguły nie sadzimy kilku krokusów, tylko po prostu lecimy już po całej rabacie. Także tych krokusów potrzebujemy bardzo dużo. No i te pieniądze są zdecydowanie zbyt wygórowane. Alternatywą mogą być cebule, które zakupujemy przy okazji codziennych zakupów, na przykład w dyskontach spożywczych. Powiem Wam dzisiaj, co naprawdę warto kupić. Ja zakupiłam już te cebule drugi rok z rzędu. W zeszłym roku kupiłam również taką wielką paczkę, zaraz Wam pokażę. To jest 2 kilo cebul tulipanów i w tym roku również się w nie zaopatrzyłam. Przetestowałam je w zeszłym roku i były przepiękne, przepiękne cebulki, przepięknie zakwitły. Kupiłam je z myślą właśnie o donicach i kupiłam je z myślą o donicy czy o kastrze budowlanej, bo tutaj jeszcze do końca nie wiem, w czym je wysadzę, na kwiat cięty. Te cebulki dostaniecie w Lidlu, nie jest to żaden materiał sponsorowany. Bardzo lubię te cebule, bo one są w dobrej cenie. Ta torebka kosztowała 39,90. Bardzo podoba mi się fakt, że producenci wreszcie pomyśleli i nie pakują tych tulipanów w folię, tylko w papierowe opakowania. Ale tych cebul jest tutaj bardzo dużo i jeśli potrzebujemy obsadzić większy obszar, większą rabatę, no to ze spokojem taka torebka czy dwie takie torebki zaspokoją nasze potrzeby. Zakupiłam tam również hiacynty. One są różowe, jest to odmiana Pink Pearl. Są przepiękne, również chcę, żeby hiacynty były w tej donicy. Zresztą wszystkie cebule, które zobaczycie w filmie o wysadzaniu tulipanów w wytłoczankach po jajkach, link oczywiście znajdziecie do góry, jak i w opisie,
Tam zobaczycie też te odmiany, które kupowałam w zeszłym roku. Widziałam, że w tych wielkich torebkach, w tych 2-kilogramowych, w tym roku jest zdecydowanie większy wybór. Większe paczki cebul dostaniecie również na pewno w sprzedaży wysyłkowej. Mniejsze paczki, w których tych tulipanów czy żonkili jest stosunkowo mało. Opłaca się kupować właśnie w momencie, kiedy potrzebujecie kilka sztuk do takiej donicy, ale jeśli potrzebujecie wysadzać na całe rabaty, potrzebujecie do ogrodu, tak żeby było je widać, no to zdecydowanie zaopatrzyć się lepiej jest w większe torebki. W dzisiejszym odcinku chciałam się skupić właśnie na donicach, które mają być taką popularną w ostatnim czasie lasagną cebulową. Ja takie lasagne robię w donicach. Wystawiam je wiosną właśnie przed domem, po to, aby dać ten akcent już taki wiosenny i zmienić już tą zimową dekorację. Takie donice dla mnie przynajmniej muszą być lekkie, tak żeby były w miarę mobilne, no i żeby ładnie wyglądały. Mi rewelacyjnie przed domem i sprawdzą się Wam również świetnie na balkonach czy na tarasach, bo są małe i są o takim wąskim pokroju. To są takie donice, a w zasadzie to są kosze na śmieci z Ikei po prostu. W tej chwili taki jeden kosz kosztuje 9,90. Za taką cenę no to możecie sobie tych donic po prostu naustawiać kilka, kilkanaście i gdzie tylko chcecie, na tarasach, na balkonach i wszędzie mieć wspaniały akcent i można to przenosić. Robimy otwory w dnie. W moich donicach na pewno znajdą się żonkile, tulipany, hiacynty i szafirki. Cała istota takiej cebulowej lasagni polega na tym, aby te cebulki ułożyć warstwowo. One mają różne tempo wyrastania, w różnych terminach zakwitają, no i tworzą po prostu nam przez całą wiosnę idealną kompozycję. Kluczowa tutaj jest znajomość, na jakiej głębokości wysadzać dane cebule. I ja tutaj przygotuję Wam, powinno Wam to wskoczyć tutaj na wizję, możecie sobie zrobić print screen. Przygotowałam dla Was taką grafikę, która pokazuje, na jakiej wysokości najlepiej wysadzać dane cebule w takiej donicy. Na sam spód donicy daję oczywiście drenaż. Warto wymieszać takie mniejsze kamienie z większymi, po to, aby donica nam nie odleciała na wietrze. Donica ma 29 cm, czyli pierwsza warstwa będzie wypadała gdzieś tu na drugim okręgu na 15 do 18 cm. I na sam spód dajemy żonkile. Przesypujemy ziemią. No i teraz musimy wymierzyć następną odległość. Czyli dosypujemy ziemi do następnego kręgu i dajemy następne cebulki. Następne dajemy hiacynty. Przepiękne te cebule, po prostu aż się buzia cieszy do tych cebul. Kolor jest przecudowny. Czyli mamy hiacynty. Następne 10 cm od góry. Tulipany, miks kolorów. Chodzi o to, żeby było na wiosnę kolorowo. I kolejne piętro na 8 cm. I damy ostatnią warstwę, czyli szafirki. Można dać również krokusy, wyglądają przepięknie w takiej donicy. A szafirki, nie mam nowych cebul, mam cebule, które rosły po prostu już u mnie jakiś czas. Musiałam je przesadzić, wyciągnąć z ziemi, bo w ogóle ich tam już nie było widać, bo się rozrosły inne rośliny. Taki trochę recykling ogrodowy. Teraz tak, jedna ważna rzecz to jest podlewanie. Oczywiście pod donicę, jeśli przechowujemy pod dachem, no to musimy pamiętać, aby ją podlewać, żeby te rośliny tu się nie wysuszyły. Przechowywanie takiej donicy jest dosyć istotne, bo chodzi nam o to, aby te rośliny za szybko nie zaczęły wyrastać, kiedy jeszcze na dworze będzie mróz i śnieg.
póki jesień będzie taka ładna, łagodna, z odpowiednią temperaturą, zostawiam tą donicę na dworze. Później, kiedy jesień zrobi się już taka chłodniejsza, kiedy temperatury zaczną spadać, przenoszę donicę do tunelu foliowego. I generalnie ona sobie całą zimę tam stoi. No chyba, że przyszedłby bardzo mocny mróz, no to wtedy warto przenieść tę donicę do cieplejszego pomieszczenia, na przykład do garażu, do nieogrzewanego garażu, albo po prostu dodatkowo zabezpieczyć jakąś ściółką, styropianem, czy zrobić im po prostu jakieś zabezpieczenie, aby te cebule nie przemarzły. Z kolei w drugą stronę. Jeśli chcemy mieć już pięknie przed domem, nadchodzi na przykład Wielkanoc, ale na dworze jest jeszcze zimno, no to wtedy warto odpowiednio wcześnie przenieść donicę do ciepłego pomieszczenia w celu, aby je trochę podpędzić, aby one szybciej zaczęły wyrastać. Moim zdaniem takie dekoracje w donicach to jest świetna alternatywa dla wszystkich, bo taką donicę postawicie dosłownie wszędzie, nawet na najmniejszym balkonie i wspaniale będzie Wam na wiosnę zdobić to miejsce. Wspaniale poczujecie ten wiosenny klimat. Ja za dzisiaj Wam już dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.